ale jaki tam staw trenerski też się szykuje. Maciek Zieliński tradycyjnie z Marcinem Kochratem będzie intensywnie na tym kampie współpracował. Panie Maćku, pan wie. No dobrze. Pani Małgosiu, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że sportowo ten poranek się zaczął. Oj, będzie trwał w sportowych klimatach dziś i ze względu na tematy, i ze względu na gości, i z Łukaszem Byśkiewiczem po 7.15 sobie porozmawiamy. O, cudownie. My też serwis zaczniemy od sportowczyni. A tak, bo ja opowiadałem państwu o mistrzyni świata w Muay Thai, no ale to też fantastyczna sportsmenka i jak się okazuje niezwykła wojowniczka, nie tylko na arenach sportowych. Ja już więcej nic nie powiem, resztę ja powiem więcej. Od Małgosi. Zapraszam. Włamanie do samochodu i mistrzyni olimpijska w akcji Anita Włodarczyk złapała złodzieja na gorącym uczynku, choć przypłaciła to kontuzją. Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sarnowie w województwie opolskim. Pociąg uderzył w samochód. W aucie były 3 osoby, 2 zostały ranne. Do wypadku doszło wieczorem około... W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy. Poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Pacjent leży w wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Warszawie. Małpia ospa to rzadka odzwierzęca choroba wirusowa. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną. Objawy utrzymują się przez kilka tygodni. Większość pacjentów nie wymaga hospitalizacji i wraca do pełni zdrowia. Za nami 9. z rzędu podwyżka stóp procentowych i zgodnie z zapowiedziami prezesa Narodowego Banku Polskiego z pewnością nie ostatnia. Kredyty będą więc jeszcze droższe, a Adam Glapiński mówi: stopy rosną, stopy maleją, musimy po męsku sobie z tym poradzić. Chwali też samego siebie i rząd PiSu. O działania Narodowego Banku Polskiego i walkę z inflacją w Faktach po Faktach był pytany były wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin. Spięcie między posłami na Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Przewodniczący tej komisji, poseł PiSu Marek Suski, mówiąc o odnawialnych źródłach energii, określał Unię Europejską słowem głupia. Twierdził też, że rząd rozwija odnawialne źródła energii, a temu sprzeciwiła się posłanka Lewicy Beata Maciejewska. Protesty przeciwko budowie centralnego portu komunikacyjnego, a także linii kolejowych, które mają do niego prowadzić. Protestujący zablokowali kilkanaście tras w całym kraju. Protest odbył się także przy autostradzie A2 na trasie Warszawa-Łódź w miejscowości Wiskitki na Mazowszu, a więc tam, gdzie inwestycja będzie ingerowała najmocniej. Nie dla dewastacji Jasionki przez CPK. Pod takim hasłem z kolei odbył się protest w tym podkarpackim mieście. W demonstracji na rondzie lotników wzięło udział ponad 100 osób. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie linii kolejowej w ramach centralnego portu komunikacyjnego. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w całym regionie Donbasu toczą się ciężkie i krwawe walki z Rosjanami. Ukraiński prezydent w wystąpieniu w mediach społecznościowych zwrócił także uwagę na taktykę Kremla, która polega na doszczętnym niszczeniu każdego miasta. Rosja wkroczyła na drogę bez wyjścia, tak podkreślał w Faktach po Faktach profesor Adam Daniel Rotfeld. Były minister spraw zagranicznych odniósł się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz do ewentualnych zmian politycznych w Moskwie. Pożar samochodu osobowego w Warszawie na Grochowie. Przed przyjazdem straży pożarnej auto próbowali ugasić świadkowie tego zdarzenia, ale samochód doszczętnie spłonął. Do tego pożaru doszło, gdzieś będziesz to wspominał. Z uśmiechem na twarzy. Ja to wbrew pozorom lubię, naprawdę. Może nie zawsze. Ale, właśnie na to czekałam. Ale jednak tak. No dobrze. Zaczynaliśmy spotkanie z państwem, w zasadzie Małgosia zaczynała spotkanie z państwem od informacji o Anicie Włodarczyk, która złapała złodzieja, który próbował ukraść jej samochód. Przypłaciła to co prawda kontuzją, ale złapała. I powaliła. Ich po to, żeby jutro tu przyjść o 5. Taki jest plan, drodzy państwo. Bardzo plan dziękuję. Jest też taki, że z Omeną spotkamy się przed godziną 7, wtedy kolejne informacje pogodowe, a teraz już 6.30 na zegarach, więc najważniejsze informacje od Małgosi Kukuły. Zapraszam. Ukraińcy wciąż bronią się w Siewierodoniecku, ostatnim większym bastionie sił Kijowa w obwodzie ługańskim, tak informuje Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Rosjanie mają się z kolei szykować do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim. Rosjanie prowadzą...
Chcemy, by liczba żołnierzy NATO na wschodniej flance znacząco wzrosła, tak mówi prezydent Andrzej Duda po spotkaniu bukareszteńskiej dziewiątki. Przywódcy państw położonych na wschodzie NATO obradowali w stolicy Rumunii, by wypracować wspólne stanowisko przed czerwcowym szczytem sojuszu w Madrycie. Prezydent Duda mówił też m.in. o wspieraniu Ukrainy. Chcemy. Michał Cieślak zachował się honorowo, rezygnując z funkcji ministra, tak ocenia Jarosław Kaczyński, i dodaje, że jego zachowanie w przyszłym roku zostanie ocenione przez wyborców. Jednocześnie prezes PiS-u w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył, że w jego ocenie ta sprawa jest już zamknięta. Michał Cieślak zrezygnował z funkcji ministra w kancelarii premiera po fali... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak pani Małgosiu, pan prezes Jarosław Kaczyński określił zachowanie byłego już pana ministra? Że zachował się honorowo, tak? Tak. Mhm. Czyli sekwencja wydarzeń jest taka, że najpierw pan prezes Kaczyński mówi, że albo pan były już minister poda się do dymisji, albo zostanie zwolniony. W mediach społecznościowych były już pan minister mówi, że podjął decyzję, że poda się do dymisji, w trosce oczywiście o dobro. Po czym, kiedy już to robi, pan prezes mówi, że pan były już minister zachował się honorowo. No wiesz, człowiek jest istotą złożoną. To nie jest tak, że jest tylko dobry albo jest tylko zły, jak widać. Po prostu to się miesza z dnia na dzień. Raz jest dobry, raz jest zły. No, czasem słońce, czasem deszcz. Ja rozumiem, ale ten konstrukt, przyznasz, jest doskonały. Podobnie jak pan Glapiński mówi o swojej pozycji w Narodowym Banku Polskim i rządzie na trudne czasy, że są doskonali w tym miejscu, w którym się znajdują akurat teraz i są najlepsi. No to skoro tak mówi, to znaczy, że mówi. To pozostajmy przy takich konstrukcjach właśnie, bo na przykład pan Marek Suski na komisji też mówi... Mówił m.in. o Unii Europejskiej, że głupia jest ta Unia Europejska. Kilka razy to powiedział pan Marek. Minęła godzina 7, czas na najważniejsze informacje. Małgosia Kukuła, bardzo proszę. Anita Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, złapała złodzieja na gorącym uczynku. Mężczyzna włamał się do jej samochodu. Bohaterską interwencję przypłaciła jednak niestety kontuzją. Protesty przeciwko budowie centralnego portu komunikacyjnego, a także wszystkich linii kolejowych, które mają do niego prowadzić. Protestujący zablokowali kilkanaście tras w całym kraju. Protest odbył się także przy autostradzie A2 na trasie Warszawa-Łódź w miejscowości Wiskitki na Mazowszu, a więc tam, gdzie inwestycja wpłynie na życie mieszkańców najmocniej. I tyle w serwisie. Bardzo trudna sytuacja i taka codzienność niestety. To jest z dnia na dzień, to nie jest jednorazowa historia. Oczywiście, że tak. Nie ma szansy nawet na to, żeby się przygotować w jakikolwiek sposób do tej historii. Mi w głowie utkwiła jedna z innych historii, którą opowiadała się w serwisie. I skojarzyła mi się jako miłośnikowi komiksów z komiksem pana Janusza Achlisty, czyli słowa pana prezesa Kaczyńskiego o waleniu pięścią w stół. I tam też jest, pięścią w stół. Tak jest. I w komiksie Kajko i Kokosz pana Achlisty też jest taka sekwencja, w której widzimy obrazek, na którym kapral albo krwawy hegemon, już nie pamiętam dokładnie, mówi: na potwierdzenie moich słów niech siłacz rąbnie pięścią w stół. Jest. To bardzo znany cytat akurat z tego komiksu. Jest jeszcze drugi taki bardzo znany cytat, który może kojarzyć się politycznie. Niech co, krwawy hegemon? Niech żyje. Tak. Ty to masz skojarzenia. Komiksowe. No myślę, że wielu miłośników komiksów takie skojarzenia może mieć. Drodzy państwo, teraz poważniejemy już z panią Małgosią, z którą zobaczymy się ponownie o godzinie 7.30, tak. Bo wtedy najważniejsze informacje dla państwa. Poważniejemy, bo i temat jest... Minęła już 7.30, czas na najświeższe informacje. Pani Małgosiu. Zapraszam. Rozpędzone auto zderzyło się z autobusem miejskim we Wrocławiu. Kierowca autobusu odniósł lekkie obrażenia. To z Francji. I wszystko wróci do normy. Mm. Przypomniała mi się sprawa Karakali. Wiem. Tak jakoś. Tak jakoś się skojarzyło. No, dzisiaj z tych skojarzeń. Tych skojarzeń jest bardzo dużo. Furczy pan dzisiaj. Tylko panie dzisiaj. Rafale. Tylko dzisiaj, no dobrze. Nie, a dzisiaj szczególnie. To a teraz już czas na najważniejsze informacje. Małgosia Kukuła, 8 na zegarek, bardzo proszę. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sarnowie, to w województwie opolskim. Pociąg uderzył w samochód. W aucie były trzy osoby, dwie zostały ranne.
Dziękuję bardzo, dziękuję panią Małgosiu. To teraz, drodzy państwo, o pogodzie państwu poopowiadam. Drodzy państwo, 8:30 na zegarach. Już za chwilę najważniejsze informacje. Małgosia Kukuła już na państwa czeka. Czeka na państwa także Joanna Kryńska, która już za chwilę zasiądzie w tym miejscu. Ja sobie pójdę, żeby wrócić jutro przed 6:00. No i będzie też patriotycznie, bo Małgosia na biało, Asia na czerwono. Tak będzie. Miłego dnia, drodzy państwo. Do jutra. Nie ma to jak zaczynać dzień w świetnym towarzystwie Małgosia Kukuła. O godzinie 9:00 Małgosia wróci. Na Mensach, do zobaczenia. Jest godzina 9:00, jest Małgosia Kukuła, są najnowsze informacje. Spłonęło miasteczko namiotowe przed Sejmem. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy dostali zgłoszenie tuż po godzinie 2:00 w nocy. Gdy przyjechali na miejsce, paliło się już kilka namiotów. Spłonęły doszczętnie. W czasie akcji wyniesiono kilka butli z gazem, ale nie ma oficjalnych. Spłonęło miasteczko namiotowe przed Sejmem. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy dostali zgłoszenie tuż po godzinie 2:00 w nocy. Gdy przyjechali na miejsce, paliło się już kilka namiotów. Spłonęły doszczętnie. W czasie akcji wyniesiono kilka butli. Małgorzata Kukuła, dziękuję za te informacje. Bardzo. Widzimy się lada moment. Tak, tylko oddajemy głos teraz Marcinowi. Marcin Zaborski i jego gość. Godzie jeszcze opowiadać. Ale tam jeszcze jest ten QR kod, który można właśnie też można zeskanować i zobaczyć. Ale o mnie wrócisz. Oczywiście. Nie puścimy jej. Do zobaczenia. Dzięki. Najnowsze informacje na godzinę 9:30 ma Małgosia Kukuła. Godzina 10:00, czas na najnowsze informacje, które przygotowała Małgosia Kukuła. Pożar namiotowego miasteczka Wolności przed Sejmem w Warszawie. Paliło się 5 z 7 namiotów. Nikt nie został ranny. Sprawa jest poważna, a on bardzo dzielny w tej swojej postawie i w tym, że rzeczywiście tłumaczy się fanom z tego, że odwołał trasę koncertową. Bardzo to przeżywa. Bardzo odważne podejście, takie godne naśladowania w tej sytuacji. Młody, zdolny człowiek, który sam umie powiedzieć stop, muszę posłuchać swojego ciała, jakie to ważne, żeby być spójnym. Trzymamy kciuki za zdrowie. Małgosiu, dziękuję. Do zobaczenia. Będziemy widziały się już niedługo wtedy. Najnowsze informacje o godzinie 10:30. U nas za chwilę wspaniały człowiek, Marcin Gortat, który robi rewelacyjne rzeczy. No to teraz przedsmak tego, co wydarzy się już niedługo. W czwartek w Łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się 9. w historii mecz, który bardzo pomoże potrzebującym. Konsekwencje tego, co zrobił, i wszystko wraca do normy. Odpowiedzialne działanie. Małgosiu, czy to już koniec? To już koniec na dzisiaj. To dobrego dnia. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za zobaczenia. Do zobaczenia. A my, proszę państwa, o pogodzie, bo może jeszcze ktoś nie słyszał o tym, jak będzie wyglądał ten dzień. To już lada moment.